Czuję się bezpiecznie, no niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że kierowcy bardzo często nie przestrzegają przepisów i jeżdżą jak wariaci, wyprzedzają i to powoduje, że no nie do końca czuję się bezpiecznie. Poza tym stan polskich dróg jest na tyle fatalny, że nie da się bezpiecznie po nich jeździć. Zrobionych trochę dróg, no takich obwodnic, dróg trochę ekspresowych, no ale mimo wszystko no jest tragedia, jeżeli chodzi o jakieś drogi typu przelotówki przez jakieś mniejsze miejscowości, gdzie to powinno być no tak naprawdę odjechane te miejscowości naokoło, a nie prowadzone przez przejścia dla pieszych, często bez świateł, często właśnie ci kierowcy, no czyli my i czyli tak samo ja, no tam nie dochowujemy tych wszystkich przepisów, które powinny być dochowane. Co jest irytującego? Na pewno to, że na przykład jeżdżąc po mieście, bo w każdym mieście jakie jest, no to skupiamy dużą uwagę na przykład na dziury na drodze, na to, żeby się nie rozwali zawieszenia w aucie, niż na to, żeby patrzeć, gdzie kto jest i gdzie kto idzie pieszy, czy gdzie wychodzi, czy jakaś sytuacja się dzieje na drodze. Drogi, które wiadomo w jakim są stanie, a dwa no kierowcy, którzy też jeżdżą jak jeżdżą. Jest, no niestety u nas w kraju się mało respektuje przepisy i nie wiem, głupie znaki, jakieś poziome linie ciągłe, tego typu sprawy, no to są rzadko respektowane. No, wszyscy o tym wiedzą. To nie ma co jakby bić piany nad tym. Nie czuję się bezpiecznie. Najbardziej niebezpieczne są gwałtowne manewry bez kierunkowskazów. Wyprzedzanie na trzeciego i nie wiem, chyba tyle. Muszę w koło głowę trzymać otwartą. Tak niebezpiecznie? Znaczy nie, no trzeba po prostu myśleć za innych kierowców i pieszych. Trzeba zwracać uwagę po prostu, co się zbliża do ciebie. No nie do końca, dlatego że jest dużo takich kierowców, którzy łamią przepisy i, no, i sprawiają, powodują zagrożenie na drodze tak naprawdę dla innych. Co by pani zmieniła, mając władzę na przykład? Nie, to trzeba mentalność ludzi zmienić i tyle. To tak mi się wydaje, że więcej kultury i zrozumienia dla innych kierowców na drodze.